Hej, witajcie, z tej strony Kalasar, to jest kolejny odcinek z serii Wiedźmi 3 Krew i Wino. W tym odcinku zajmiemy się poszukiwaniami arcymistrzowskiego rynsztunku Manticory. Z mieczami na plecach, pomóż nam! Zobacz, tam są potwory! Widzę. Najpierw się zajmiemy tutaj Endriagami, tymi nieznośnymi. Mamy znacznik, tutaj zapytajnik był. Szkodniki i winnicy, wow. Endriagi tutaj będą nas zatruwać pewnie. Okej. Bo tutaj też szukałem znacznika, czy może jakiś jest do szybkiej podróży w tej posiadłości Belgarda, ale niestety nic nie znalazłem. Po drodze mieliśmy właśnie ten zapytajnik tutaj, więc sobie postanowiłem najpierw tutaj go odhaczyć już przy okazji i się udamy już do znacznika szybkiej podróży. Wow, zdzieliła mnie. Kurde, Quena jeszcze mi zdjął i mnie odrzucił. Co za siłacz. Dobra, kłopoty w winnicy będą. Jeśli chcę się pozbyć Endriag, muszę to wysadzić w powietrze. Możliwe, że to też się przy okazji liczy do tego zadania, więc przy okazji będzie odhaczony. Okej, zobaczmy. No, nic chyba szczególnego tutaj nie było, ale coś tu przeszukać mogłem. Jakiś dziennik. Okej, kto jest zainteresowany, może sobie to przeczytać, zatrzymać film. A ja jeszcze sobie walnę znacznik, żeby trafić tutaj na cmentarz, to chyba tam, gdzie ten cały Regis sobie przesiaduje. No już raczej go nie ma, ale tutaj chyba na tym cmentarzu sobie przesiadywał. Dobra, idziemy, mamy to się udać w takim razie. Nie chciałem znacznika stawiać. Byliśmy tutaj niedaleko. Okej. Dobra, to może najpierw parę zapytajników tutaj odhaczymy. Skoro mamy tak bliziutko, to raczej problemu nie będzie. Powyczyszczamy sobie mapkę przy okazji. Może coś ciekawego od razu znajdziemy. Jeszcze sobie zapiszę, a nie da się niestety. W szybkiej podróży. Dobra, teraz będzie można. Wow, co to tak wali? Co my tutaj mamy? Obozowiskowany nowy znacznik, zlecenie winiarzy. Okej. Jakieś zadanko będzie przy okazji? Zobaczmy. Co ty takiego? Czekaj! Wyście ten wiedźmin są? Ten, co go księżna wezwała? Nie inaczej. A wy pewnie czegoś ode mnie chcecie. A jakbyście mi w myślach czytali. No bo widzicie, te jaskinie w sam raz by się na magazyn zdały. Duże, suche. Tylko, że jakiś potwór mieszka w środku. No, jasnowidz, jak bogów kocham! To jak? Pomożecie? Może pomogę, a może nie. To zależy, czy się dogadamy co do zapłaty. Okej, no dużo nam tutaj nie da, ale 230. Zgodzi się, czy nie? No, już prawie. 30 koron, taki majątek, kurde, i nie chcę się zgodzić. Dobra, niech tak będzie. No, zawsze troszeczkę więcej będzie. Zajmę się tym, bo przewiduję też jakąś nagrodę. Okej, właśnie się przed chwilą Gierotę dogadaliśmy, co do nagrody. Jeszcze jeden zapisik, kłenik. Zobaczmy, co my takiego tutaj mamy. No mówię, że sucha jest ta jaskinia, no taka całkowicie sucha to chyba nie jest. Ale niech i będzie. No. No, coś tutaj jest. Piszczy sobie. Ale co to za potwór? Charley, tak?
Okej. No, to jeszcze sobie zawalczymy z Charlejem przy okazji. No, ciachajmy go tutaj. Ten powinien być dużo prostszy niż ten ze zlecenia. Bardzo prosty. A, nie mogę go nawet zaatakować. Dobra, to się odsuńmy. Myślałem, że mogę go zdzielić jeszcze. Jak się tak wkopał. O! Szybko, szybko. Ajajaj, myślałem, że go jeszcze zdzielę, ale dobra. Kłenik. No, przestań szaleć. Tylko się poturlaj, dobra. O, gdzie on jest? Kurde, zgubiłem go. Ale dobra. Zlecenie winiarzy, koci grzbiet. Raczej trudny przeciwnik to nie był. Ale dobra. W sumie co tutaj zdobyliśmy? Czy w tej jaskini coś będzie ciekawego? O, myślę, że tą skrzynię da się przeszukać, ale jednak nie. Okej, coś tutaj może... Nie, nawet się Geralt nie przeciśnie. Okej, tam nic nie ma. Ma, to w takim razie lecimy oddać to zadanko. Wow. Kurde, nie tutaj. Pobłądziłem, kurde, w takiej małej jaskini. Myślałem, że tam jest wyjście. Dobra, Charlej ubity, panie winiarz. I co? Jak? Już po sprawie. Charlej, który miał leżeć w jaskini, nie będzie się więcej nikomu naprzykrzał. Wybornie! No to zyskałem magazyn, a wy moją wdzięczność. Okej, zobaczmy, czy coś ma ciekawego. Pokaż, co tam masz na sprzedaż. O, nic ciekawego. Do zobaczenia. Okej, zobaczmy sobie mapę w takim razie. No, mapa, odpal się. Okej, tutaj mamy jakiś znacznik. No i po tym znaczniku udajemy się już prosto do tej poszukiwania tych schematów Manticory. I zobaczymy, która zbrojka będzie lepsza. Czy wiedźmińskiego cechu wilka, czy cechu Manticory. Mam nadzieję, że Manticory będzie jakaś fajna. W sumie coś nowego fajnie byłoby pozakładać. I też zobaczymy, jak będzie wyglądać. Ale z drugiej strony, tak jak już wspominałem, też wolałbym cechu wilka. O kurde, to jakaś pod ziemią to jest. My tutaj nie wejdziemy teraz, kurczę, mol. Takie znaczniki to ja poza odcinkiem chyba będę musiał sobie przeszukać tutaj okolice, żeby jakieś jaskinie znaleźć. To zobaczmy sobie tutaj, jakiś mościk jest, ale... Nie, tutaj żadnego wejścia nie będzie. No dobra, trudno się mówi. No dobra, w sumie znacznika nie muszę tutaj stawiać, tylko możemy sobie już tutaj przebiec. Płotki nie wzywałem, ale mogłem wezwać, ale już trudno. Zresztą chwilkę się tutaj przebiegniemy. Przynajmniej Geralt się nie buguje jak płotka. Niekiedy. Okej, my tu już w sumie byliśmy chyba w tych ruinach, ale nie znalazłem żadnych tutaj... Ciekawe, czy trafię tu na jakieś ślady Mertena. No właśnie, tutaj chyba z Bruxą, nie, z Alpem walczyliśmy. Ale nie znalazłem żadnego wejścia do jaskini czy coś. Może się dopiero po odpaleniu zadania tutaj to da radę w ogóle znaleźć. Nie wiem, chociaż wątpię. Powinno od razu, nawet jak zadania nie miałem. Może się aż tak dobrze nie rozejrzałem, bo tutaj właśnie była tu ta skrzyneczka, którą już zebraliśmy, tutaj właśnie. Okej. Może gdzieś tutaj, z tej strony, wyżej. Przeszukaj więzienie. Okej.
Chyba nic tutaj ciekawego nie widać. Okej, czy ja tutaj się nie... O, dobra, myślałem, że się Geralt mi tutaj stoczy na dół. Ale dał radę przejść. Dobra, najpierw... Coś tutaj słychać, jakiś portal czy coś. O, jest tutaj na czerwono zaznaczony. Czy ja jego mam ubić? Raczej nie. Nie, to berchasy takie tutaj odgłosy dają. No kurde, co jest? O, zapiski skazanego na śmierć, to chyba tego szukaliśmy. Tak czy nie? Okej. Okej. To chyba jednak nie jest w tym Wiedźminie, którego szukamy. No co jest? Nic tutaj nie ma w tym kręgu. Oj, ta szkoła Manticore może być ciężka do znalezienia. Co my tutaj mamy? Myślałem, że to jakiś znacznik, ale jest to roślinka. Nie wiem, czy ja tutaj mam się też udawać. Tutaj nie ma tego znacznika, ale... Może jakiś mały błąd w kreśleniu mapy. No tam na pewno na tym obszarze nic nie ma. Chyba, że jestem ślepy. Tutaj też nic nie ma. Wow, co tu jest? Gnijące mięso. Dobra, tego nie będziemy zbierać. No co jest, kurde, gdzie to jest? Tutaj nic nie ma. Nie ma żadnego wejścia, ani nic. Dziwne. A to jen, jak ja jestem ślepy. Tutaj można wejść. Dobra. Na tą wieżę. Tutaj coś powinno być. Dokładnie. Okej. Okay. Schemat stolowy mieć wiedźmińskiego cechu Manticore i dziennik. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Okej, okay, kto tutaj jest zainteresowany, niech sobie przeczyta, zatrzyma film. Z notatek w dzienniku wynika, że z więzienia Nelten poszedł do tej legendarnej jaskini, w której podobno kiedyś przebywał Lebioda. To mój następny przystanek. Okej, okay, w takim razie zobaczymy znacznik szybkiej podróży jakiś. Wow. Chyba do tego będzie bliżej znacznika, więc sobie pobiegnijmy. W przeciwną stronę, co prawda, ale przeniesiemy się szybką podróżą. Problemów być nie powinno. A co to za stworek tutaj jest? Jakiś drakonid. Bazyliszek jakiś? Być może. Ale nieważne, jeżeli nas nie będzie atakować, no to go ulejemy na razie. A tymczasem zaraz powinien być tutaj znacznik. No tutaj niedaleko też jest zapytajnik, ale już nie będziemy biegać tutaj po tych zapytajnikach. Jeżeli przy okazji na jakiś trafimy, to wtedy się będzie najwyżej odhaczać. Dobra, co to za wieża jest? A to chyba tam zapytajnik jestem, tak? Nie, tutaj nic nie ma, ale warto by było nawet sprawdzić. W przyszłości, jak nie zapomnę, to się przejdę tam. Zobaczymy, co tam się kryje. Okej. Okay. Możemy tutaj... O, przy okazji ten zapytajnik sobie odhaczyć
Troszeczkę najwyżej zboczymy z drogi, ale trudno. Mamy jeszcze troszkę czasu, na pewno zdążymy cały ten rynsztunek w tym odcinku zdobyć. No i sobie porównamy, który wykonamy. Ponoć jest bardzo... Wow! Kurde! Tak na starcie mnie atakują. Wredne bergesty. No dlatego najpierw się pozbyć. Okej. Kłenik. Jedzeniem się tu wyleczę, albo w sumie jaskółkę mogę użyć i tak będę musiał zaraz pomedytować. Okej. Tutaj my byliśmy chyba już. Czy nie? A nie, tutaj nie było znacznika. Myślałem, że tutaj byliśmy już. Okej, w takim razie mamy pełno życia. Pomedytujmy godzinkę. Miksturki się tutaj nam odnowią. Kurde. Dobra, nie chce mi się z nimi walczyć. Uciekajmy, uciekajmy. Strzeżony skarb. Fledery. No, fledery raczej większego problemu nie powinny nam tu sprawiać. Wow. Coś mi tutaj dziabnęło jednak. O kurde. Dwa naraz mnie tu skoczyły na mnie. O, tutaj jest jeden garkań. Myślę, że to trzy fledery. Okej. No i jeden już fleder tam mało ma życia. Ale w sumie tego już dałem radę pocisnąć serią. Dobra, tego... Wow. Chciałem pocisnąć. Dobra, padł. No i sam Garkain już problemów raczej nie powinien sprawić. Okej, jedzeniem się tu wyleczę. Kłenik. Okej. Wampiry pozabijane. O, czerwone mutageny jak najbardziej się przydadzą. Okej, gdzie to resztę tych padły? Gdzie one padły? Też by mi się przydały od nich. O, jakaś zbrojka. Te całe mutageny czerwone. Ale dobra, co my tutaj mamy? Stary list. Okej, jakaś kobita. Już tu napisała, ale dobra, widać jej ukochanek tutaj nie przeżył. Schemat rękawicy buklerskiej był gwardzisty, no tego to raczej nie będę wykonywać. O kurde. Jakiś schemat na wiedźmiński miecz tu jest, bo na zielono. Okej. Jakiś dziennik. Jest zainteresowany, może sobie to przeczytać. Ciekawe, co to za miecz. Sobie na pewno sprawdzimy, ale to już jak będziemy mieli sprawdzać te rynsztunki wiedźmińskiego cechu. Kurde, te nic mi nie dały, te karka... Fledery? A nie, dobra, tutaj jeden leży. Jest czerwony mutagen. Fajnie, fajnie. O, i tutaj leży drugi. Będzie mutagen. A, ten mi nie dał mutagena. No dobra, trudno. W takim razie lecimy sobie już do tych schematów Manticory. Zbierzemy sobie. Co to tutaj jest? Upiory, kurde, myślałem, że to jakiś... że to coś innego. Nie poznałem. No, dam radę im tu uciec? No, dałem radę. Jakoś niepotrzebnie nie chce mi się walczyć. Chociaż przydałoby się pobiegać, ale to w sumie poza odcinkiem pozbierać czerwone mutageny, czyli te pozabijać potwory, które dają właśnie czerwone mutageny. Się przydałoby do wzmocnienia tutaj mutacji. Dobra, mamy jaskinię. O, dam radę tutaj jakoś zejść. Okej. Chodź tutaj.
O kurde, damage mają dosyć duży. No, zginiesz. O kurde. Dobra, zaryzykowałem, ale na szczęście mi nie zabiły. I okej, wbijamy w takim razie do jaskini. Jeszcze szybki sejwik. Na pewno nie zaszkodzi. Myślałem, że coś będę mógł zebrać, ale dobra. To jaskinia, o której wspominał Merten. Trzeba się tu rozejrzeć. Okej, pewnie gdzieś tutaj jego zwłoki znajdziemy. Okej, w miarę jasno jest, więc pochodni chyba nie ma sensu, żebym używał. Dobra, jedzonkiem jeszcze się wylepszymy. Wszędzie są karteczki ze słowami modlitw. Może Merten też tu taką zostawił. Okej, są tu jakieś na czerwono, zobaczmy. Spraw o wielki lwiodo, żeby mój syn Julien bezpiecznie dotarł do Kowiru i żonę sobie znalazł wysoko urodzoną i majętną. Tak, to raczej nie to. Tekst zatarty. I żeby jedna luka szlak jasny trafił. I cholera żarła, bo to wielki wszechtniczek i skurwisyn. Bastian? Coś w tym mówi mi imię. No ja tam trochę przekręciłem jedno słowo, ale mniejsza. Okej. Okay. To raczej nie to. No, przeczytaj. O, jest. To jest to, czego szukaliśmy. Okej, okay, tutaj możecie sobie zatrzymać, jeszcze nie zdążyliście przeczytać. Jest. Merten napisał modlitwę na odwrocie schematu. Wygląda na to, że przyszedł tu z więzienia, a potem udał się do świątyni. Okej, okay, co tu jeszcze mamy? Żebym była piękna zgrabę na... Tak, jakieś tutaj prośby. Wszyscy się modlili. Okej, okay, a skoro tutaj już wszystko zebrane, to możemy... udać się. Wow, jaki kawał drogi. Gdzieś tu może znacznik jakiś będzie. Szybki podróży. No, tutaj musimy się wrócić chyba. W ogóle ponad 2000 kroków stąd. Taki mały trip tutaj po świecie gry mamy. W poszukiwaniach tych Manticory. Wiedźmińskiego cechu było dużo łatwiej. Wszystko w jednej jaskini. Wow, wow, kurde, nie widziałem ich. Dobra, ja skółkę zużyję, nie będę co... Nie ma co tutaj ryzykować. O, chyba, żebym się nie zabił, tylko... Tak, żebym spadł, ale nic, na szczęście życia nie straciłem. Okej. Okay. Te bergesty, w ogóle one dają jakieś mutageny. Niebieskie, to nie za bardzo mi się to przyda. Okej. Tutaj... Dobra, to sobie wtłaczymy od razu ten znacznik. No. I się przenosimy tutaj do tego znacznika. Trochę błądzenia jest w tym odcinku. Ale dobra, już zostało jakieś góra 15 minut na odcinek, więc tutaj już powinno się wszystko zakończyć, tak w sam raz. Więc źle być nie powinno. Dobra. To może jednak bez wesołej płotka. No płotka. Chodź tu. Zbugowała się troszkę. Ale nie właśnie pod nogi. Mały, wredny dzieciaku. No płotka, nie przesadzaj. Ale my. No, nie przesadzaj. Dobra, dasz radę tutaj? Dobra, dał radę. Po prostu świetnie. O, wilk na 40 levelu. Wow, wow, wow. Dobra, kłenik.
No. Wykrwawisz się, kolego? Dokładnie, wykrwawił się. No i okej, co my tutaj mamy? Powinienem się tu rozejrzeć. Połamane kości, zaraza, silny był. Zadanie mi się zmieniło. Ale dobra, skoro już tutaj zaczęliśmy. Zaraza, rozszarpany na strzępy. To jest zadanie do tego posągu Melitele, tak? Czy jak to się tutaj zwało? No. Kurde. Nie mogę nawet zbliżyć. Ajaj, dobra, mniejsza z tym. Przeszukajmy w takim razie, co tu się stało. Najwyżej odcinek będzie długi, trudno się mówi. Głębokie odciski stóp, krew, ślady ucieczki. Okej, zobaczmy, co to takiego się kryje za tym zadankiem. Tutaj nawet znaczniki, kurde, porobili. Ciekawe. Aż chce się je robić dużo bardziej niż w podstawce, chociaż... Wow. No, z nim już walczyliśmy. Jeszcze raz Quen. No, troszkę tu pocisnąłem. Troszkę poryzykowałem, ale dobra. Mamy Quena, więc możemy jeszcze raz. A, młynek tylko zużyłem. Uciekł. No. Jeden z nowych potworów tutaj dodanych. W krwi i winie. Fajnie, fajnie. Tymi korzeniami coś jest. Okej, co on tutaj robił? Możecie wyjść, nic wam nie zrobię. Ktoś się tu schował. W norce. Dziękujemy, panie Wiedźminie. Niech Lebioda ma was w opiece. No, trochę głos do tego nie pasuje. Za staro wygląda. Ale można przymknąć oko na takie coś. Okej. Okay. No proszę, w takim razie pomnik zbudowali, tak? Dobra, ja sobie muszę odznaczyć z powrotem tutaj poszukiwania. Manticory. No i lecimy w takim razie dalej. Okej, pomniki tutaj będą budować sobie. Już jeden znacznik tam przez przypadek zepsułem, ale podejrzewam, że ponownie się tam udam, to będzie ponownie możliwość do wykonania tego zadania. Raczej permanentnie to nie przepadło. Okej. Okay. Też blisko tego pomnika akurat. No i rozejrzyjmy się tutaj, co my tu znajdziemy. No, na razie nic nie widać. Znowu ukryte jakoś sprytnie będzie to. Okej, okay, tutaj nic z tej strony. No, tutaj za krzeczkami też raczej nic. Co tutaj mamy? Wkrótce wielkie otwarcie. Ale czego? Pomnika? Czy o co tu chodzi? Nic tutaj nie ma. No kurde, żeby znowu tutaj niepotrzebnie nie błądzić. No tutaj na tej... No fontanna to może to nie jest, ale... Tutaj nic nie ma. Okej. To jad. No kurde. Gdzie tutaj jest to, czego szukamy? Nawet nie wiem, czego szukamy. Czy jakiegoś liściku, skrzyneczki, czy cokolwiek innego. Dobra, to wszystko pozbieram. Pewnie nie zaszkodzi to zebrać, ale... Pewnie to mijam, kurde. A ja ślepy.
Nie widzę. Może tutaj. Co? Co za fail. Dobra, ale przynajmniej wiem, gdzie iść. Myślałem, że to u góry coś trzeba poszukać. To kurde jest sprytnie wejście ukryte. Kurde, nie widziałem, że to taki spadek tam jest. I się zabiłem, no. Nie fajnie. Myślałem, że tu jakoś dookoła se obejdę, a tu kurde jakiś klif. Okej, miejmy tylko nadzieję, że tu był zapis. Przynajmniej, bo chyba ja nic nie zapisywałem tutaj. No, a jakiś autosave by się przydał. No, kawałek musimy i tak podjechać, ale to w sumie możemy przejechać się tędy. A jeszcze zadanie muszę odznaczyć. Ale cały pomnik nie jest zbudowany, czyli możliwe, że to jest... Może to działa na tej zasadzie, że wszystkie znaczniki muszę tutaj wykonać i wtedy dopiero pomnik będzie ukończony. O, lewitująca skrzynia. Pewnie się coś nie doczytało. Dobra, mniejsza z tym. Ja sobie wezmę... Znowu muszę odpalić poszukiwanie Manticory. No, czy ja tą skrzynię tu dam radę przeszukać? Dobra. Jakiś gwardzista. Dziewczynka. To mi wygląda na świątyni, o której pisał Merten. Trzeba. No już widzę, że tam Arda. Może trafię na coś. Widać już, że Arda można użyć. Okej, tutaj nic ciekawego. Tutaj w ogóle nic. Okej, a tutaj, tak jak zauważyłem już wcześniej, Arda można użyć. Proszę bardzo, Kłenik. Upiór w takim miejscu za ścianą? Ktoś musiał tu zamurować jakiegoś nieszczęśnika. Jego nie mogła zaznać cokolwiek. Wow. Kurde, mol. Dekokt jeszcze. Ale mnie tu skarcił, no. No. Dobra. I po upiorze, no. Damage miał srogi. Jakby nie patrząc. Ale coś mi zostawiłeś upiorze? Niestety nie. A może to ten Wiedźmin tutaj został zamurowany. Widać tutaj leży sobie. Wielkiego żebraka kości. Dopóki nie pochowam szczątków tego człowieka, jego dusza nie zazna spokoju. W pierwszej komnacie były jakieś sarkofagi. Może któryś... Okej, czy mogę tutaj wrzucić? Gotowe. Teraz jego dusza powinna zaznać spokoju. Co, zadanie zakończone? Tak. Nic trudnego, fajnie. Zobaczmy, o, mamy schematy. Fajnie, przeczytajmy sobie. Wow, znowu dużo czytania, ewentualnie sobie poza odcinkiem to przeczytam, a wy możecie sobie spauzować nagranie. Ok, jeszcze dwa schematy musimy znaleźć. Czyżby znowu bieganie dziś jeszcze? Pewnie tak. I to jaki kawał, ojejku. Ktoś pokazał tym naszym zakrytym łbom, jak się porządki robi. Dokładnie. Dobra, czy tutaj jakiś znacznik szybkiej podróży jest? O, będzie tutaj. Dobra. Szybko się udajemy do tego znacznika. Przenosimy się już prawdopodobnie w ostatnie miejsce, bo widzę, że tutaj po dwa schematy w jednym miejscu są. Okej, ogrody pałacowe. Tutaj będzie najbliżej. Przenosimy się, gnamy szybko po ostatnie dwa schematy i sobie porównamy. I w następnym odcinku, znaczy poza odcinkami, pójdę sobie ewentualnie wykonać tutaj te
zbrojki i na początku kolejnego odcinka sobie już zaprezentuję na odcinku efekty. No, Geralt tutaj choć... Dobra, troszkę współpracować nie chciał, ale dobra, już chcę sprintować. Ja sobie zmienię na Quena. Irden już raczej mi się nie przyda. Fajnie by było dwie wykonać, te dwa wygrzytunki. I cechu Manticory, i cechu Wilka, arcymistrzowskie. Ale coś tak czuję, że raczej stać mi nie będzie, bo to ponoć bardzo, bardzo drogi jest. Okej, wejście mamy. Tutaj szybki zapis. Co my tutaj mamy? Nurkować raczej nie ma, tutaj nie będziemy. Wszystko jest tak, jak opisywał wielki żebrak. Kaplica, którą odwiedził Merten, musi być w tej jaskini. Okej, Geralt, już się nie krztuś. No co jest, nie mogę chodzić. Zaraza! Co się tutaj dzieje? O kurde. Myślałem, że to Igni muszę to podpalić. Okej, jakieś halucynacje będą. Ja tego spalić nie mogę. No jakieś halucynacje mogą się tu odpalić. Napełnisz mnie. Nagie kobiety w środku jaskini. Coś to jest nie tak. O kurde. No chodź tu. Ojej. Albo to jakieś bruksy są. O ty kurde, wiedziałem. Wiedziałem po prostu. No, wiedziałem, że to bruksy będą. Wow, wow, wow. Nie przesadzajcie. Kurde. One niewidzialne są, fakt. No. Ale mi zdzieliła, no. Muszę przyćpać trochę eliksirów. Wow, w ogóle. W ogóle przez to fioletowe coś. Dobra, nie widać za bardzo ich obrysów. No, kurde, ale mnie tu pocisnęła menda, no. No, szlak by to trafił. Z dwoma bruksami, kurde, tutaj walczyć. Ciężka sprawa. W ogóle nie mam już eliksirów. Szlak by to... W ogóle mam inny pomysł. Chodźcie tu, mendy. Nie będą mogły być niewidzialne. Dobra, padła jedna. Druga też. Wow, całe szczęście. Mogę pomylitować? Nie, nie mogę. Nie, bo jeszcze jedna. Nie wiem, czy te bruksy to halucynacja. Ale walczyły całkiem. Dokładnie. Mogę pomedytować? No nie, jak to nie mogę, no. Ajaj. Okej, miejmy nadzieję, że już więcej przeciwników tutaj nie będzie. Zobaczmy, czy tutaj mogę pomedytować. No kurde, czemu? Chcę mikstury. Bez mikstur trochę. Dobra, wiecie co? Ja sobie wyjdę z tej kurde jaskini. Pomedytuję gdzieś na zewnątrz, bo jak mamy z kimś jeszcze walczyć, a ja bez mikstur, no to będzie całkowita lipa. Ajajaj. Uciekajmy stąd. Wow, jak jasno. Okej, tutaj pozwoli mi gra pomedytować. Dokładnie. Napiszmy sobie. Od razu na wstępie jaskółkę zużyję. No i chodźmy zobaczyć. Tam coś jeszcze widać było, jakiś prawdopodobnie przeciwników. No, wskakuj, Geralt. Znowu będziesz kasłyć. Geralt, przed chwilą tu chodziliśmy.
Dobra, lecimy w takim razie. Okay, zobaczymy, kto to tutaj... O nie, czekaj, momencik. Nie, no tak tego nie sprawdzę niestety. Ale może najpierw tą odnogę sprawdźmy. Czy coś tutaj znajdziemy. No. No, ruda mnie jedzi. Ale chyba tak czy siak to trafimy w to samo miejsce. Okej, okay, myślałem, że to jakiś ślepy zaułek będzie, ale jednak nie. Jakieś żebracy. Coś czuję, że będą chcieli z nami walczyć. Okej, okay, zobaczmy. Żebracy w takim miejscu? To pewnie jakaś próba. Nie odwracaj wzroku, pomóż. No, pewnie jakbym przeszedł obojętnie, to by wstali i zaczęli nas atakować. W ogóle ile ja im daję kasy? 15976. Wspomóż biednego. No. No, dużo nie dajemy, więc można dać. Jeżeli mamy tutaj zaraz na plecy, jakby nam mieli wyskoczyć, no to byłoby niefajnie. Z taką ilością mógłby być problem. Ten był ostatni. Ciekawe, co się teraz stanie. No, ciekawe, ciekawe. Dobra, tutaj nic nie ma, więc chodźmy dalej. No pewnie by nas zaatakowali. No co jest? Gdzie te całe rynsztunki? Nie ma? Dobra, ja sam tam bym przylazł drugim przejściem, tym co właśnie chciałem iść. Więc tutaj jest jedyne przejście chyba. Dokładnie, już się znacznie ten przestawił. Kikimora robotnica. Ciekawe, czy ten człowiek otoczony przez Kikimora. Czy to tylko złudzenie? A, nie Ilden. Chciałem Quena. Wow, zbrojka mi się popsuła. Zaraz sobie naprawimy. Okej, okay, naprawmy tą zbroję sobie. Okej. Okay. Większa obrona się na pewno przyda. A gdzieś tu były te szczątki jakieś. Gdzie to było, kurde, teraz? Ja tu schodziłem, to na czerwono coś tu się świeciło. Dziwne. Co teraz mam znaleźć? Iść dalej w takim razie? Chyba tak. Nic innego mi tutaj nie pozostaje. No ale znacznik mi się coś nie przestawił. Kurde no. Co jest? Coś tutaj był na czerwono było widać, jak schodziliśmy. Teraz nic tutaj nie ma. Czyżby tutaj miał iść? Dokładnie. Zobaczmy, co my tutaj teraz mamy. Nic tutaj ciekawego chyba nie ma. Co ja tutaj chyba
Miałem tu wskakiwać, czy nie miałem? Chyba raczej nie. To niemożliwe. Ten człowiek wygląda całkiem jak lebioda. Ciekawe, czy to jakaś relikwia. Znowu widzę normalnie. Mam nadzieję, że tak. No pewnie jakbym podniósł najpierw to, to by możliwe, że raz zaatakował. Wcale bym się nie zdziwił. Okej, czyli jeszcze jeden. Czyli teraz dwóch nie znaleźliśmy. Ajaj, myślałem, że to już będzie koniec. Dobra, kto tutaj... Merten udał się stąd po ostateczne odkupienie nad jezioro. Powinienem to sprawdzić. I znowu taki kawał. Jak stąd wyjść? Tędy dam radę. Ja chcę wyjść na zewnątrz. No cóż, trzeba się wrócić. Chyba. Zobaczymy. Ja myślę, że to już zakończymy ten odcinek, ale jednak trzeba jeszcze troszkę pobiegać. W ogóle już pewnie przekroczyłem dawno czas. Dokładnie, jeszcze jeden. Najwyżej będzie godzinny odcinek, a co tam. Dobra, jeszcze jeden schemat został nam do znalezienia. Porównamy sobie na szybko, jak już znajdziemy. I na początku kolejnego odcinka sobie zaprezentuję już wybrany tutaj rynsztunek. Chyba, że będzie mnie stać na dwa, żeby zrobić, co wątpię, bo ponoć bardzo drogi jest. To zaprezentuję dwa, ale jak to wyjdzie, to zobaczymy. Okej. Okay. Gdzie tutaj jest znacznik ogrody pałacowe? Okej, biegnijmy w takim razie do ogrodów. Jeszcze się wyleczę przy okazji. Zawsze lepiej mieć więcej życia. No, troszkę biegania i eksploracji w tym odcinku, ale już od przyszłego, jak już będziemy mieli arcymistrzowski rynsztunek, to sobie porobimy jakąś ciekawszą misję, sobie coś wybierzemy. Tymczasem chodźmy po ostatni schemacik. Wow. Nie było mnie tam nawet. Dobra, tutaj się weźmy. Nie będziemy już tutaj biegać po zapytajnikach. Troszkę mało czasu jest. Więc sobie weźmiemy płotkę i pognamy szybko w to miejsce. No. Płotka. Chodź tu. No i cwałujmy sobie. Okej, 600 i tak musimy tutaj... Co jest płotka jedna? No i tak 600 tutaj kroków musimy przegalapować. Nowy znacznik. Dobra, najwyżej. Musimy pomóc, bo tutaj by zginął nam jeszcze. Ten wstał tylko, żeby umrzeć. Fajnie. Życie mi zratowałeś. Nie zapomnę ci tego. Witaj, żywa legenda. Okej. Okay. Tutaj zeskoczyłem szybko, bo pojawiło się życie i myślałem, że... I myślałem, że tutaj on właśnie zginie. Gdybym sobie pojechał. Okej, okay, błędny rycerz ocalony. Dobra, chodźmy w takim razie na płotkę i dalej jedźmy. Okej, 400 jeszcze kroków. Tamten dostał Arden. Już powinien zginąć, ale animacja jeszcze się załączyła. Jak wstawał. Wstał i sobie postanowił umrzeć. Troszkę z opóźnieniem. Ale najważniejsze, że sobie umarł kolegę. W końcu był taki nasz tutaj zamiar. Tego grasanta tutaj powstrzymać. No,
Troszkę nie za wiele widać przez te krzaki, ale dobrze, już praktycznie jesteśmy na miejscu. Dobra, jego sobie olejemy. Jej, lećmy! Latanie płotką, to jest to. Okej, co my tutaj mamy? Nie wiem, panowie. Bandyci sobie postanowili pogadać. Właśnie, nie gadaj, tylko walcz. Proszę bardzo. Coś musi być nie tak z moją gębą, skoro ludzie rzucają się na mnie. Bandyci. To musi być to jezioro, o którym pisał Merten. Ładne miejsce. Okej, kosztowności zabrane. Właśnie, będę musiał się... A, czyli tutaj nie wejdziemy. No dobra, trudno. To jest w ogóle? Święte jezioro. Dobra, to się idziemy pokąpać w jeziorze świętym. Okej, dobra, tutaj coś mamy już. Zanurkujemy sobie. Jest. I ostatni list. To już koniec mojej drogi. Mamy tutaj jako dziecko oddany wiedźminom. Z cechą Manticore. To był ostatni przystanek Mertena. Okej, ja sobie tutaj przeszukam może te jezioro, bo coś ciekawego może tu znajdziemy. Przy okazji sobie posprzedaję, a tymczasem tutaj zakończymy odcinek. Albo nie, kurde. Trochę się żem rozpędził. Dobra, najpierw wyjdę może z tego jeziora gdzieś na brzeg. Sobie tutaj jeszcze ponurkuję, jak zakończę odcinek. No właśnie, bo miałem pokazać te całe... No, ja pierdzielę. Dobra, mniejsza z tym. Alchem rzemiosło. Bełty, nie? Cechu niedźwiedzia. Okej, okay, tak to wygląda. O, plus 8 tylko, więcej obrażeń. Gdzie jest cechu Manticore? No, nie widzę coś Manticore, kurde. Gryfa, kota. Okej, okay, tu jest Manticora. Okej, okay, czyli obrażenia takie same. No właśnie, jeszcze tamten miałem miecz sprawdzić. Taki dziwna nazwa, co znalazłem. Niby to był wiedźmiński cech. Okej, okay, arcymistrzowskie buty niedźwiedzia. Kelmuren plus 2 pancerza, a Manticore też plus 2. Pewnie tylko głównie będą się różnicy wyglądem, więc sobie zobaczymy to później. Dobra, tutaj jest... Wow, gorszy! Kurde, tego to ja się nie spodziewałem, że będzie gorszy. O kurde, sztaba wzbogaconego dwimrytu wojenny. Gdzie ja to znajdę? Dobra, mniejsze z tym na razie. Zobaczmy jeszcze, gdzie jest Manticore tutaj. No ten bym mógł na przykład wykonać. No tutaj tego sztaba dwimerytu mam pełno tego. Okej, ale gdzie jest ten mieczór? Teraz go nie znajdę tutaj. Znaję życie. Zaraz, nie będziemy tutaj szukać. Aż tak. Dobra, narzędzia schowajmy. No, teraz przykoksana będzie taka ta zbroja, widać, jak będzie wyglądać Manticore. No, gdzie jesteś Manticoro? No, nie widzę. Gdzieś niżej jeszcze? O, tutaj.
coś takiego. Ale chyba jednak obsane przy wilka. No ale tutaj mamy rękawice. No, zrobimy sobie raczej wilka, a jeżeli starczy, no to kasy, no to zrobimy sobie z cechu Manticory. No, ale wątpię, żeby starczyło, szczerze mówiąc. No, praktycznie wyglądam się tylko różni tam ewentualnie troszkę bonusami. Gdzie jest Manticory? O, tutaj mamy. Dobra, jeżeli starczy mi kasy, to zrobię dwa rynsztunki, jeżeli nie, no to zrobimy sobie tylko wilka. A tymczasem mam nadzieję, że wam się podobało. Na tym odcinku już powinienem być w zbroi wilka. A tymczasem do usłyszenia i na razie.